Skosztuj prawdziwej latynoskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki STAK. Producentem jest spółka AC z Białegostoku, jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę ogumienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy rynku Grocholskim 11. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana Babiarz. Siłownia, pole dance studio, treningi personalne i dietetyka. Taniec towarzyski, zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and Dance Studio ma propozycje również dla Ciebie. Osiedle Dolnośląskie, 148E. W miłej atmosferze witam Państwa dzisiaj na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej w Bełchatowie. Chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w tym spotkaniu. Zaczynając z mojej lewej strony, radny Sejmiku Wojewódzkiego, wiceprzewodniczący tego Sejmiku, Włodzimierz Kula, szef koła miejskiego Platformy, pan Andrzej Jeznach, wiceprzewodniczący struktur powiatowych Jacek Zatorski i Janusz Mańkarski, szef zarządu powiatowego i członek zarządu regionu. Mamy kilka spraw, które chcielibyśmy przekazać mieszkańcom powiatu bełchatowskiego i nie przedłużając już wstępu, chciałbym rozpocząć od eurowyborów, których ocenę naszą przedstawi wiceprzewodniczący Sejmiku, pan Włodzimierz Kula. Proszę bardzo. Tytułem jeszcze wstępu, to co Janusz powiedział, staramy się rzadko robić spotkania w rodzaju konferencji prasowych, gdyż albo te informacje nie są aż tak może porywające, albo z kolei chcieliśmy rywalizować o to, kto miał, załóżmy, słuszność, chociażby w kwestii obwodnicy dla Bełchatowa. W tej chwili kwestia dojrzała, tu szczególnie myślę, że interesującą informację będzie miał szef koła miejskiego Andrzej Jeznach. Jest to na niespodzianka, tak przynajmniej uważamy, że jest troszkę wyprzedzając, jak gdyby, co za chwilę zostanie powiedziane. Gdy chodzi o tylko wybory do Europarlamentu, jak Państwo doskonale wiecie, była to pewnego rodzaju rywalizacja nie o mandat, bo mandaty zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla jedynek, tylko była to rywalizacja o pewnego rodzaju rekonesans, jak w tej chwili są odbierani kandydaci z Bełchatowa, w Bełchatowie, startujący z różnych list. W naszym przypadku był to Jacek Zatorski. Stało się stało, że tylko jeszcze jedno ugrupowanie wystawiło kandydata. Staraliśmy się tą kampanię poprowadzić w sposób, myślę, że widoczny, żeby mieszkańcy Bełchatowa dostrzegli, kto jest naszym kandydatem. W pewnym momencie miałem wrażenie lekkiego przesytu, ale chyba nie było źle. Wynik, jaki uzyskał nasz kandydat, świadczy o tym, że albo Jacek jest tak dobrym kandydatem, albo z tą platformą w naszym mieście nie jest tak źle. Uzyskanie około ponad 1500 głosów, 1400 coś w Bełchatowie, w powiecie bełchatowskim. Jacek okazał się jeszcze specyficznym kandydatem, który zebrał prawie 1000 głosów w całym okręgu, co świadczy o tym, że jest kandydatem ponad zasianek o nazwie Bełchatów.
I dlatego uważamy, że kandydat był dobry, wynik jest przyzwoity. Zaskoczenia chyba nie było dla nikogo, że jako Platforma te wybory w naszym tu powiecie przegraliśmy. Zaskoczeniem może być to, że niestety po raz kolejny okazało się, że frekwencja w naszym okręgu łódzkim była tak niska, że ten mandat wynurujący zniknął i poszedł w świat. Wyniki były przyzwoite, jako Sojusz Wolski i jak nasza kandydatka się nazywa? Joanna Skrzydlewska. Wynik przyzwoity, Jacek tak samo. No i mamy pewnego rodzaju wnioski już na przyszłość, o których powie później Andrzej. Pozwolę sobie złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy zagłosowali na mnie w tych wyborach. Wybory były specyficzne. Ja pierwszy raz poddałem się weryfikacji w wyborach o skali trochę szerszej niż skala lokalna, czyli powiat to mam na myśli, bo do tej pory startowałem 4-krotnie do powiatu i 4. kadencję już jestem radnym. Teraz postanowiłem wejść na listę Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. Wszyscy wiemy, że są to wybory proporcjonalne i punktuje cała lista, krótko mówiąc. Najpierw lista musi uzyskać mandat. Dopiero ten mandat przydzielany jest osobie, która z tej listy ma najwięcej głosów. I zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że zbieramy głosy, zbieramy punkty na listę i pracujemy na lidera, którym naturalnym naszym liderem był Jacek Sariusz Wolski. Od początku, kiedy Polska przystąpiła do Unii, Jacek Sariusz Wolski jest europarlamentarzystą, jest to osoba nietuzinkowa, znana nie tylko w Bełchatowie, jak się okazuje, bo Jacek miał bardzo dobry wynik w Bełchatowie też, ale w województwie, także w kraju, ale też i w strukturach europejskich, w Brukseli, porusza się swobodnie, jest figurą, krótko mówiąc, w polityce. I to trzeba zauważyć. Mieliśmy świadomość tego, że frekwencja będzie niska, natomiast ja osobiście namawiałem do tego, żeby głosować, żeby iść na wybory, niezależnie od tego, na jakiego kandydata, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Unia jest nam potrzebna i my jesteśmy potrzebni Unii. I ta współzależność istnieje. Jak sobie przypominamy, dzisiaj mamy 4 czerwca, czyli rocznicę odzyskania wolności w Polsce, rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów. Jak sobie przypominamy te 25 lat wstecz, czy nawet 10 lat temu jeszcze, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdzie było bardzo duże grono eurosceptyków, no toczyliśmy walkę o to, żeby Polska weszła do Unii, bo byliśmy przekonani, że ta Unia nam wiele da w rozwoju gospodarczym, w rozwoju społeczeństwa i okazało się to prawdą. Dzisiaj sceptycznie nastawionych do Unii chyba jest już bardzo niewiele osób. Jest to raptem kilka procent. Większość popiera naszą akcesję, obecność w Unii i myślę, że zdecydowanie więcej jest korzyści, aniżeli problemów, bo no, trzeba sobie powiedzieć, że nie ze wszystkim się możemy zgadzać, dyskutujemy przez cały czas. Także jeszcze raz dziękuję za poparcie, dziękuję za to, że zechcieliście Państwo na mnie zagłosować. Jest to dla mnie bardzo ważne, że spotykałem się zresztą z wieloma głosami przychylności. Nawet niektóre osoby, które no, nie zgadzają się z polityką Platformy, ale sygnalizowały, że na mnie zagłosują, dlatego że identyfikują się z tym, co tutaj robię na terenie powiatu. Jeśli chodzi o sprawy PKS-u, ja od samego początku byłem przeciwnikiem przejęcia tej firmy przez powiat. Dyskutowałem w poprzedniej kadencji ze starostą Bruzdą, zadając pytania, czy jest nam to potrzebne, ale pytania były bardziej merytoryczne. Pytałem o to, jaka jest struktura zatrudnienia, jaki jest stan bazy taboru. O wiele spraw związanych z ekonomiką, z gospodarką tej firmy, tej spółki. Nie dowiedziałem się w zasadzie niczego, bo nie potrafiono mi odpowiedzieć na żadne ze stawianych pytań. Natomiast obawiałem się, że sytuacja będzie bardzo trudna i dlatego głosowałem i namawiałem, żeby głosować przeciwko przejęciu PKS-u przez samorząd powiatu. No niestety stało się inaczej. Zostaliśmy też troszkę wprowadzeni w błąd, oszukani, że tak powiem,
bo powiedziano nam na sesji, że przyjmujemy uchwałę intencyjną. No i część radnych z PiS-u i z ziemi bełchatowskiej zagłosowała za przejęciem spółki. My razem, Platforma razem z Plusem, byliśmy przeciwni. Dziś okazało się, że rzeczywiście sytuacja w spółce jest daleka od normy, od przyzwoitości. Na domiar złego, po to, żeby naprawić sytuację finansową, ekonomiczną, prezes spółki, pan Abramowicz, namówił zarząd powiatu do tego, żeby sprzedać dworzec. No, rzeczywiście sytuacja finansowa się poprawiła w wyniku tej operacji, ale to jest jednokrotna operacja, bo sprzedaje się tylko raz. Natomiast nie było i nie ma w ślad za tym żadnych pomysłów na poprawę sytuacji od innej strony, restrukturyzacji firmy, bo to, co jest zrobione i to, co się nazywa restrukturyzacją, to tak naprawdę tą restrukturyzacją firmy nie jest. Potrzeba tutaj głębokich decyzji, czasami nawet i radykalnych, po to, żeby poprawić znacząco sytuację, a nie widać woli podjęcia tych decyzji. Problem wygląda w ten sposób, że dzisiaj mieszkańcy, pasażerowie, którzy korzystają z usług spółki PKS Bełchatów, są zdezorientowani, nie bardzo wiedzą, skąd mają odjechać. Oczywiście powoli zaczynają się dowiadywać, natomiast z przykrością patrzę, jak czasami ci ludzie stoją w deszczu, mokną, bo nie ma właściwie zorganizowanego miejsca, gdzie można by zaczekać na autobus. Zwłaszcza jest to uciążliwe w okresie zimowym, w okresie jesiennym, kiedy pada deszcz, śnieg, wieje wiatr. Sytuacje są mało komfortowe. Nie ma toalet, nie ma miejsca, gdzie można by się napić herbaty. Autobusy dalekobieżne zatrzymują się w zatoce przy autobusowej, przy drodze krajowej numer 8 na ulicy Sienkiewicza. Tam ludzie bez żadnych warunków korzystają z przerw, nie bardzo wiedząc, co z sobą zrobić. Więc doprowadzono do takiej dość kuriozalnej sytuacji, gdzie mając dworzec, sprzedajemy go i później się zastanawiamy, co dalej zrobić. Wielokrotnie podkreślałem, że powinno się zacząć od drugiej strony. Najpierw, jeżeli już się chciało sprzedać dworzec, żeby pozyskać pieniądze, to najpierw zabezpieczyć miejsce, wybudować jakieś alternatywne miejsce na przystanek, dla ten przystanek centralny, o którym cały czas się mówi, a nic się z tym nie robi, i dopiero wówczas myśleć o sprzedaży. No, postąpiono zupełnie odwrotnie, co jest dla mnie niezrozumiałe. Myślę, że dla wielu mieszkańców i pasażerów PKS-u także. Oddaję głos Andrzejowi Jeznachowi. Pan Andrzej jest szefem koła miejskiego w Bełchatowie i myślę, że te informacje, które ma do przekazania Państwu, również wzbudzą duże zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy znów do tematyki wyborczej. Jesteśmy już po wyborach do Europarlamentu. Przed nami wybory samorządowe. W związku z tym bełchatowskie struktury Platformy Obywatelskiej rozpoczęły proces wyłaniania kandydatów na kandydata na urząd prezydenta miasta Bełchatowa. My w swojej działalności, w swojej organizacji staramy się realizować zasadę pluralizmu i demokracji. Hołdujemy zasadzie podmiotowości. Zawsze pytamy naszych członków o ich zdanie w ważnych sprawach. Tak i tym razem zwróciliśmy się do naszych członków o ich preferencje wyborcze w zakresie wyborów prezydenckich. W pytaniu zwracaliśmy się o wskazanie osoby z naszego grona, z grona Platformy Obywatelskiej, osoby, która według naszych członków ma największe szanse na sukces wyborczy, a tym samym na realizację naszego programu wyborczego, naszych postulatów wyborczych. Była to dla nas rzeczywiście taka swoista lekcja demokracji wewnętrznej, ale jednocześnie był to pierwszy etap swego rodzaju prawyborów. W wyniku tego głosowania wyłoniona została grupa 6 osób, która będzie brała udział na dalszych etapach wyłaniania naszego kandydata. Ta grupa to, jak Państwo sami zobaczycie, grupa znanych i doświadczonych samorządowców. Ja przedstawię tą grupę w kolejności alfabetycznej, niemniej jednak, żeby nie uronić
nic z ich rzeczywiście znakomitego dorobku jako samorządowców, postaram się wykorzystać swoje notatki. I zaczynamy. Pani Kudaj Elżbieta, radna powiatowa dwóch kadencji, w tym obecnej, aktualnie członek zarządu powiatu. Pan Włodzimierz Kula, były poseł na Sejm RP, były przewodniczący Rady Miasta dwóch kadencji, radny Sejmiku Wojewódzkiego dwóch kadencji, obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Pan Kuliński Włodzimierz, były wojewoda piotrkowski, były wiceprezydent Bełchatowa, czterokrotny radny Rady Miasta, w tym były przewodniczący Rady Miasta i obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta. Pan Janusz Mękarski, były radny Rady Miasta, wiceprezydent Bełchatowa przez dwie ostatnie kadencje, czyli były i obecny wiceprezydent. Pan Grzegorz Siedlecki, były wiceprezydent Bełchatowa, radny w Radzie Powiatu, dwukrotny radny Rady Miasta. Pan Zatorski Jacek, były starosta powiatu bełchatowskiego, czterokrotny radny Rady Powiatu, w tym były przewodniczący Rady Powiatu, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu. W kolejnym etapie wyłaniania kandydatów przewidujemy przeprowadzenie w Bełchatowie profesjonalnego badania opinii publicznej pod kątem preferencji wyborczych z grona naszych kandydatów. Następnie spośród tak wyłonionego grona kandydatów organa statutowe naszej organizacji będą rekomendowały Radzie Nadzorczej Powiatu Bełchatowskiego naszego kandydata, ponieważ to według statutu Rada Powiatowa, Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej zatwierdzać będzie listy wyborcze. 10 lat w Unii to kolejna rocznica, którą obchodziliśmy niedawno. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, mamy w Bełchatowie również to, co mamy. Zrewitalizowane centrum miasta, 200 milionów, które zostały tutaj z budżetu unijnego tak naprawdę wprowadzone w to miasto. To potężne pieniądze, które przyszło nam 3 kadencje współrządzić w mieście i w powiecie troszkę to się przekręcało w różny sposób, bo raz współrządziliśmy, raz byliśmy w opozycji ostatnio przez pewien okres, natomiast no, w powiecie również w pewien sposób współrządzimy. Ja chciałbym również w tej chwili poinformować Państwa jako dziennikarzy, iż aby nie było jakichś niepotrzebnych pytań nie do tych osób, ten odpowiedział w imieniu Platformy. Platforma jest organizacją partyjną, tu występuje dyscyplina pewna partyjna i odpowiedzialnym za projekty, które są, za to, co się mówi do mediów, jak się z Wami rozmawia, jakie informacje przekazuje, w mieście Bełchatowie i w powiecie bełchatowskim odpowiedzialne są 3 osoby. 3 osoby w zakresie województwa, Włodzimierz Kula i ja, w zakresie powiatu i miasta, Andrzej Jeznach i ja. I to są osoby, które jeżeli Państwo będziecie chcieli mieć stanowisko Platformy na jakiś temat, czy to miejskiej, powiatowej, czy wojewódzkiej, to prosimy o zgłaszanie pytań do nas, bo tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje i my ponosimy odpowiedzialność za słowo. Każde inne wystąpienia członków Platformy są ich prywatnymi wypowiedziami i niestety, ale proszę to tak traktować. Także to jest nasza informacja dla Państwa, że za struktury odpowiadamy my i pełną odpowiedzialność za to ponosimy. Także nie tak, że tylko chcemy mówić, ale po prostu nas rozliczają inne władze z tego, co się dzieje. My ze swojej strony dziękujemy, oczekujemy na pytania, sprawy różne, jeżeli są, tak jak Włodek na początku powiedział. Nie chcemy się komunikować zbyt często, bo to będzie nudne. Natomiast wtedy, kiedy będziemy mieli coś do powiedzenia, myślę, że zaprosimy Państwa na taką konferencję. Oczywiście jesteśmy otwarci również na pytania, odpowiedzi w tak zwanym międzyczasie. Także w tym momencie ja dziękuję. Jeśli są pytania, odpowiadamy.